W muzyce nie ma wyścigów. Nie ma. To nie jest sport. Tu nie ma wymiernego... nie ma nic jak wymierzyć tak naprawdę. Także to jest w zasadzie bardziej jak taka zabawa. Ja mogę dawać procenty, a ktoś powie, że Gośka była lepsza, albo ktoś powie, że Marcin. I to jest w ogóle... No w sztuce wyścigi nie służą. To jest taka formuła programu. Trzeba być tego świadomym. To, że oni tak się pokazują przed całą Polską, jakby cały ten stres i to podejmowanie decyzji osładza i sprawia, że po prostu dobrze, że tu, że czuję, że dobrze, że tu jestem, bo wiesz, no byłam dzisiaj po prostu 3 razy naprawdę wzruszona i łzy mi pociekły. No właśnie, Gosia bardzo energetyczna, Marcin znowuż na maksa liryczny, ale widzowie właśnie wybrali tą spokojniejszą wersję. Zaskoczył ci ten wynik procentowy widzów, ten trochę knockout? To znaczy, wiesz, to nie pomoże knockout, to jest program Voice of Poland, tu się najbardziej liczy głos i myślę, że Marcin jest po prostu stworzony do tego programu. Ja mam nadzieję, że Gosia Pałka będzie szła swoją drogą, to jest taka energia, taka petarda. Ja bym chciała się takimi ludźmi otaczać i w pracy, i w życiu. Wiesz, Gosia jest naprawdę po prostu cudownym człowiekiem. Natomiast ja też przyznałam troszkę więcej punktów Marcinowi ze względu na to, że uważam, że ten program i ta formuła programu jest stworzona dla takich ludzi jak on. Czy macie już jakiś pomysł na finał? Jak to rozegrać? Co, w jakiego repertuarze zobaczymy Marcina? Mam. Wiesz, zaproponowałam Marcinowi, czy woli ze mną zaśpiewać w duecie utwór spokojniejszy czy żywy. Wybrał balladę, więc bo wiesz, trenerzy też śpiewają ze swoimi uczestnikami. No i mamy już wybrane dla niego piosenki. Wiesz, to tak jak powiedziałam się trochę śmiejąc, ale Marcin mógłby książkę telefoniczną zaśpiewać i byłoby pięknie. I trochę tak jest. To jest jego siła, jego charyzma. A uważasz, że kto będzie dla niego największą konkurencją w finale? Co, nie mam pojęcia. Każda z tych osób jest tak inna i tak, tak wspaniała, że wiesz, no naprawdę nie chcę przesądzać, bo przysięgam ci, nie wiem. Chciałam cię jeszcze podpytać o lutowe wydarzenie, płyta z tatą. Możesz coś opowiedzieć o tym krążku, coś więcej? Najlepsza płyta na świecie, płyta, która powstała z serca, bez ciśnienia na cokolwiek, na zarabianie pieniędzy, na sukcesy. Płyta, która ma być zapisem wielu lat obcowania z tatą, bardzo sporadycznego tak naprawdę, ale przez ostatni rok, dwa, intensywnego robienia razem dźwięków i muzyki. Pierwsza moja w życiu po prostu płyta z moim tatą Grzegorzem Markowskim po 17 lat pracy mojej zawodowej. Trochę poczekałam, wiesz, chciałam to zrobić w odpowiednim momencie, kiedy będę gotowa. Pierwszy singiel na szczycie, już można zobaczyć teledysk, który zrobiliśmy razem w Alicante, tam gdzie powstawały pierwsze dźwięki. No i drugi singiel jakoś w styczniu, trochę inny utwór. Także, no wiesz, ja jestem za tą płytą całym sercem.